Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Vega Fitness. Dzisiaj film taki dosyć specjalny, wyjątkowy. Dowiedziałem się właśnie przed chwilą, że Carrie Fisher zmarła. Zmarła dnia dzisiejszego rano. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jestem fanem Gwiezdnych Wojen. Gwiezdnych Wojen oczywiście tych prawdziwych, nie tych nakręconych w latach 90. oraz 2000. Mówię o tych nakręconych w latach 70. oraz 80. Mroczne Widmo, Coś tam z klonami i tak dalej, te części nigdy nie istniały i nigdy dla prawdziwego fana Gwiezdnych Wojen istnieć nie będą. Przykro mi ogólnie z tego powodu. Miałem nadzieję zobaczyć ją w kolejnej części Gwiezdnych Wojen. Mimo że te nowsze za bardzo mi nie odpowiadają, za bardzo do mnie nie przemawiają, to jednak fajnie było zobaczyć aktorów, których pamiętało się z dzieciństwa. Carrie Fisher była aktorką, świetną aktorką, pisarką, scenarzystką z naprawdę dużym dorobkiem filmowym. Jeżeli nie znacie jej za bardzo, to polecam zajrzeć chociaż na Wikipedię, gdyż no, niektórzy znają ją tylko i wyłącznie z Gwiezdnych Wojen. Ja widziałem ją w paru innych filmach oraz gościnnie w serialach. I mam nadzieję, że będzie spoczywać w pokoju i osobiście będę pamiętał jej rolę do końca życia. Carrie, niech moc będzie z tobą.